No to w oczekiwaniu na sztorm, który już się zbliża, możemy sobie otworzyć chyba ostatnią w tym roku paczkę i zobaczymy, co to jest. My tu w ogóle ścignął Chińczyk po to na pocztę, bo zrobili, że polecony. No, tak wymyślił. No to pobieramy narzędzie ostre, może być haczyk. I go tutaj troszkę tak ugryziemy. Nie, nie, no, trzeba wziąć coś lepszego. I co tu mamy? Link do produktu oczywiście w opisie. Ładowarka Smart Multifunctional Charger. No to zaraz zobaczymy. Ma przerabiać 26650, 26350, 25500, 21700, 20700, 18650, 18490, 18350, 17670, 17500, 16340. RCR 123, 14500, 10400, AA i 3A. No to patrzmy, co tu jest. O, jest kabel. Kabel mamy mikro USB. To sobie go już tutaj, myślę, możemy spokojnie odwinąć. I sama ta ładowarka. Na pewno będzie to, nie będzie to ładowało się szybko, ze względu na to, że jest to ładowane po prostu z USB. Aha, i to jeszcze ma tutaj taką funkcję, nie wiem, widać, nie widać. Jest USB out, czyli wsadzamy bateryjki i możemy sobie z nich prąd wyciągnąć w formie takiego powerbanku, gdyby na wadze było, czy mam mieć prąd w latarce, czy w telefonie, to można go sobie przemigrować. No generalnie w instrukcji mamy krzaczki, ale z drugiej strony jest coś w jakimś bardziej zrozumiałym języku. No to co, to chyba trzeba to sprawdzić jakoś troszeczkę, nie? Na razie nie czytam instrukcji, może zaraz do niej wrócę. I tak, zupełnym przypadkiem mam tutaj ładowarkę Huawei'ową, maksymalnie 40W. Ona ma na wyjściu 5V 2A albo 9V 2A albo 10V 4A max, czyli tutaj raczej więcej jak 2A z niej nie wyciągniemy. Również zupełnym przypadkiem mam miernik wpinany do gniazda USB i również zupełnym przypadkiem mam 4 ogniwa 18650, każde, to znaczy te dwa są takie same, a te są z innej parafii o różnym poziomie naładowania. No to co? I też zupełnym przypadkiem już sobie tutaj rozciągnąłem właśnie przedłużacz. Tylko tutaj obkręcę koło nogi. Jest oto i wtyczka, do której to teraz zainstalujemy ładowarkę. Do ładowarki instalujemy sobie tak oto miernik liniowy. Aha, ja będę miał do góry nogami, ale wy macie OK. Więc teraz jest tutaj 5,2 V. I pakujemy te ogniwa, nie? Może sobie damy jedno tutaj. Tutaj one niby mają mieć 4000 mAh, w co nie wierzę. O, tutaj coś jakieś były podrygi, że coś miało wskazać jakiś poziom naładowania. Sprawdźmy.
Nie, tutaj się nic nie pokazuje. Aha, i różnica jest taka, że te mają wypukły plus, a te mają wpadnięty. Ciekawe, czy to w ogóle będzie do obsłużenia w takim systemie. No to dobra. Ciekawe, czy nie wybuchnie nic. Kabel jest nie wiem jaki. Więc kabel może się okazać, że będzie trzeba w międzyczasie zmienić, bo przyniosłem też zupełnym przypadkiem kabel swój, który ma parametry pewne. No ale no to nie pozostaje nic innego jak cyk. Że niby wszystkie na 50% i że co? I że pokazuje 500 mAh. Aha, dobra, czyli tutaj jest prąd ładowania tego. mA, a tutaj mamy 5,2 V i 1,5 A idzie z ładowarki. No, one są, tak jak mówiłem, o różnym poziomie w ogóle naładowania, ale skoro obsługuje baterie, akumulatory 3A, to sobie za chwilę mogę zabrać do ładowania po prostu akumulatory z oświetlenia schodowego, bo tam mamy na schodach po prostu lampki przyklejone z czujnikami ruchu. Jak się schodzi, to się zapalają po kolei, jak wychodzi, to również to samo, czynią idealne miejsce na noc w miejscu, gdzie jest ciemno. No także, no działa, no co wam powiem. Jeszcze poniuchać. A nawet strasznie Chińczykiem nie śmierdzi. Jak wspomniałem wcześniej, link do produktu w filmie, a tutaj te akumulatory zaraz pełne, ale wracam z tymi za chwilę 3A. Wyciągniemy te akumulatory, one są co prawda nie naładowane, ale to teraz nie jest czas na ładowanie ich, akurat w tym momencie. I co, zamieszczamy sobie 3 razy A. Pyk. Tak się to trzyma. Dość umiarkowanie, ale jeżeli nie będziemy tym rzucać, to powinno działać, zakładam. Nie spadniesz. Ha, źle. Trzeba pewno podłączyć prąd i dopiero. Tak, jest tutaj jakaś faza. Wciskam mode. Może 500. Bo przez przytrzymanie przycisku zmieniamy moc ładowania. A zobaczmy teraz, jeżeli jest to zapięte, co się tutaj wydarzy. Może nie wybuchnie. Wykrył. Chyba, że jest to. Sprawdźmy. Czy na pewno. Tutaj jest kontakt z bazą również. Tu również. No ja myślę, że to powinna być ta ładowarka dość mądra. Nie no, wykryte są, że to są 1,2 V. I takim prądzikiem. One mają 900 mA pojemności. To 500 pół ampera myślę, że będzie dość. Więcej nie ma co. No teraz jak mi przycisną, to są wykryte właśnie, że jest 1,2 V. Potwierdzone. Ładuję dalej. Tutaj mamy poboru 1 A na to wszystko. Damy chwilę 700.
Teraz się nie da zmienić prądu ładowania. Czyli prąd ładowania, że tak powiem, trzeba uskutecznić przed założeniem, przed włożeniem baterii, akumulatorów do ładowania. No, ale działa. Działa, chociaż co, no zróbmy jeszcze. Nie, nie dam jej. Nie. Nie, nie namówicie mnie. Nie, żeby to po prostu, kurde, nie wybuchło mi. Bo to jak tutaj dam 2 ampery, to myślę, żeby się mogło z tych akumulatorków po prostu zadymić zupełnie niepotrzebnie. I co ja później w ubezpieczalni powiem, że unboxing na YouTube'a robiłem, który ogląda na pewno 50 osób. I spaliłem chałupę? No nie, no tak nie. Także tyle, moi drodzy. Jeszcze uzupełniająca taka informacja, bo mnie tutaj podkusiło. Wyciągnąłem te akumulatory, przyłączyłem na 700 mA, ale zeszło na pół ampera, czyli ona tutaj, ta ładowarka, wie, o co chodzi. No dobrze, bardzo dobrze. Podoba mi się, zobaczymy jak z żywotnością, ale wygląda spoko.